Cześć, witam na kanale Info Uprawa. Niestety, będą przymrozki. W niektórych miejscach przymrozki, w innych chłody. Nawet te chłody dla warzyw będą niebezpieczne. Oczywiście dla niektórych warzyw, bo dla wielu to będzie bez znaczenia, że będą przymrozki, ale dzisiaj bardzo ważny filmik. Możecie stracić swoje warzywa, ale nie tylko. Posłuchajcie. No i przypominam, że teraz są największe promocje na moje produkty. Zostały ostatnie dni. Zbieram na dom z wielkim polem, zapraszam na stronę infouprawa.pl i na Allegro. Okres między 7 a 10 maja to spore prawdopodobieństwo przymrozków. Też zależy w jakim rejonie. Ja codziennie patrzę na prognozę w różnych częściach Polski, ale jak właśnie obserwuję tak pogodę codziennie, no to się to też zmienia. No i tak nawet do 20 maja może być chłodno. Zobaczymy. No ale ważny jest teraz ten właśnie 7-10 maja, czyli no teraz, jak ja nagrywam ten filmik, jest 6 maja. No czyli te przymrozki, te chłody lada moment. Wam zalecam teraz codzienne patrzenie, no bo to może być bardzo złudne, że tu macie załóżmy 20 stopni, no to każdy sobie myśli, no, że chłodno nie będzie, że nie będzie przymrozków, a może być wielkie zaskoczenie. W dzień bardzo ciepło, w nocy bardzo zimno. Nawet jeśli przymrozki nie będą, to dla niektórych warzyw to jest bardzo, ale to bardzo ciężkie. Ten rok jest bardzo niestabilny, jeśli chodzi o pogodę. Najpierw były bardzo mocne upały, potem były przymrozki. No wiele osób po upałach myślało, że, no, że nie będzie nic, że będzie świetnie. Posadziło pomidory, posadziło wiele różnych tych i no później były w wielu miejscach przymrozki, a nawet i mrozy. Niestety u mnie no, były mrozy, no ale choćby już borówki sobie radzą. No wczoraj było gradobicie. No ten rok jest ciężki. Wydaje mi się, że u mnie nie było gradu. Będę sprawdzał na działce, jak to wszystko wygląda. Już nie wspominam o tym, że jest bardzo dużo szkodników. No ten rok jest naprawdę bardzo ciężki. Iwonka wczoraj zrobiła sobie obchód działki. Zauważyła, że mszyce są nawet tam, gdzie nigdy wcześniej nie były. No i najpierw mówię o warzywach, potem powiem o roślinach wieloletnich, jak również o kwiatach balkonowych. Teraz o tych warzywach. Przypominam właśnie o przymrozkach, jak również o dogrzewaniu tunelów w szklarni. No większość co powiem o warzywach to cytat z książki Planer Warzywnika. Potem jeszcze powiem właśnie o tych wieloletnich i kwiatach balkonowych. Też to będzie bardzo ważne. Przygotuj się na przymrozki. Jak uratować warzywa, które są już posadzone do gruntu? Pytanie brzmi, czy jest potrzeba ich ratowania. Zwykle wiele warzyw przetrwa przymrozki bez żadnego problemu. Ja wam pokazywałem choćby w przypadku wielu, wielu warzyw. Zostawiłem je, nie wiem, zostawiłem nawet seler, pora, cebulę. Wiele różnych warzyw zostawiłem, były mrozy, nawet klapło, no wiecie, to nawet z borówkami, borówki miały ciężko. Rośliny wieloletnie tam przyklapnęły, część plonów, no będzie tych plonów mniej. A w przypadku tych warzyw, które zostawiłem, no to one sobie bez problemu przetrwały i dalej sobie rosną. Ale warzywa szczególnie wrażliwe na przymrozki. Arbuz, bakłażan, batat, ciecierzyca, cukinia, cyklantera, dynia, fasola, kabaczek, kiwano, melon, miechunka pomidorowa, ogórek, papryka, patison, pomidor, rodzynek brazylijski, tykwa. No i wiem, że przypominam o tych warzywach szczególnie wrażliwych na przymrozki. No już kilka razy w innych filmach też przypominałem, ale to jest bardzo, ale to bardzo ważne, że dla tych warzyw to nie tylko przymrozki mogą być wyniszczające, ale też niższe temperatury, tak poniżej 9 stopni. A jak już będzie, nie wiem, 6 stopni, 4 stopnie, no to nawet może być przy gruncie 0. Nawet jeśli warzywo nie padnie, no to te chłodne temperatury spowolnią jego wzrost. I posadzenie, ja na przykład nie posadziłem jeszcze cukinii, nie posadziłem jeszcze pomidorów do uprawy bez osłon, nie posadziłem papryki, arbuza i tak dalej. Bo dla tych warzyw, no to nawet jeśli one by nie padły, no to jak ja posadzę później, załóżmy te 7-10 dni, to te warzywa posadzone później przegoniłyby te warzywa posadzone wcześniej. Jeśli te wcześniej właśnie posadzone, no to by miały problemy z chłodami, bo to naprawdę zatrzyma ich wzrost bardzo mocno. One oczywiście będą sobie rosły, zaplonują, ale lepiej czasami się powstrzymać, no troszeczkę i posadzić później, czy też wysiać później. W przypadku tych warzyw, które powiedziałem, jeśli byście chcieli siać wprost do gruntu, bo na przykład ogórki dużo osób sieje, cukinie tam sieje, patisony, no to jeszcze polecam się chwilkę wstrzymać, tak mniej więcej do połowy maja, może do 12 maja. No zobaczymy, no w zależności od
od pogody, bo jakbyśmy teraz wsiali, no to możliwe, że te nasiona by padły. To znaczy to co by już było przy wschodach, coś by chciało wzejść, czy by wzeszło, no to by mogło paść. Więc to jest bardzo, ale to bardzo istotne. No a jeśli chodzi o sadzenie rozsady tych warzyw, no to czyli sadzenie choćby pomidorów i tak dalej, no to polecam też się wstrzymać, jeśli chodzi szczególnie jeśli chodzi o uprawę w nieosłoniętym gruncie. Jeśli mamy uprawę w tunelu czy też w szklarni, no to można ryzykować, chociaż to też jest ryzyko. Zaraz właśnie powiem ten cytat o dogrzewaniu tunelu foliowego czy też szklarni. Ale najpierw mówmy sobie właśnie dalej. Chodzi mi właśnie o ten okres, kiedy w maju warzywa są jeszcze małe. Gdy warzywa są rozrośnięte, załóżmy we wrześniu, to chłodne temperatury nie stanowią dla nich większego zagrożenia. Przymrozki oczywiście stanowią. Pokazałem kiedyś bardzo fajne porównanie. No, w nocy miały być przymrozki i jedno warzywo przykryłem, a drugiego, no, które było tym samym warzywem, taka sama odmiana, nie przykryłem. To chyba było w przypadku Pattisona, no ale to nie jest ważne, czy Pattisony, czy cukinie, czy też inne. Na drugi dzień sprawdziłem i nieprzykryte warzywo padło, a to przykryte wytrzymało i później bardzo dobrze zaplonowało. Przykrywanie niektórych warzyw jest więc bardzo istotne, więc to jest bardzo, ale to bardzo ważne, takie właśnie przykrywanie. Jeśli już posadziliście, tak jak powiedziałem, polecam się wstrzymać jeszcze z posadzeniem do nieosłoniętego gruntu, ale jeśli już posadziliście, no to przykrywanie jest naprawdę bardzo istotne. Może sprawić, że te warzywa wam przetrwają i no, zaplonują bardzo dobrze. Chodzi mi o te warzywa, które powiedziałem, że są wrażliwe na przymrozki, bo reszty no, to ja bym nie przykrywał, zresztą sam nie przykrywam. Gdy macie tunel foliowy lub szklarnię, no to zadanie macie ułatwione. Można wszystko dogrzać, zdecydowanie warto dać na górę konstrukcji agrowłókninę białą. No o tym zaraz właśnie powiem. Co, gdy warzywo jest już posadzone do gruntu? No to mamy problem. Nie jest to jednak problem nie do rozwiązania. No podaję kilka sposobów, żeby znacząco zwiększyć prawdopodobieństwo przetrwania warzywa podczas przymrozków. No i to też słuchajcie, bo jeśli to też się tyczy właśnie też choćby kwiatów balkonowych. Przykrycie rośliny agrowłókniną białą. Bardzo dobry sposób. Warto byłoby zrobić mały stelaż, ale teraz no, agrowłóknina może stykać się z rośliną. Polecam użycie agrowłókniny białej zimowej w jednej warstwie lub agrowłókniny białej wiosennej. Najlepiej zrobić dwie warstwy, aby było cieplej. Warto już około godziny 18 przykryć roślinę, a odkryć dopiero rano. No, można też zostawić warzywo przykryte na cały dzień i się nic nie stanie. No ale wiecie, mamy teraz właśnie w nocy zimno, w dzień jest bardzo ciepło, więc według mnie najlepszy sposób to przykrycie po tej 18, a odkrycie właśnie rano. No i też można przykryć warzywa folią. Jest to jeszcze lepsze rozwiązanie, no ale bardziej wymagające. Tutaj już musi być jakiś stelaż, ponieważ folia nie powinna dotykać się z warzywem. No i jeszcze mamy bardzo dobry sposób, przykrycie rośliny doniczką lub butelką. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, które często stosuję. Na noc nakrywam warzywo doniczką, najlepiej żeby liście też nie stykały się z bokami doniczki. Na doniczkę kładę kawałek agrowłókniny białej lub folii tunelowej, aby doniczka była tym przykryta. Na to kładę kamień lub coś innego w miarę ciężkiego, żeby doniczki nie porwał wiatr, no bo też by było bardzo niekorzystne, gdyby... No mamy duże wiatry teraz, nie ukrywając w wielu miejscach w Polsce i mogło być tak, że te... No nawet jeśli by porwał wiatr, no to jeszcze nie jest aż tak źle, chociaż no według mnie z przymrozkami wiatr, no to już bardzo, bardzo kiepsko, czy nawet z chłodami, ale jakby porwał wiatr i by to, ta doniczka by się przesunęła, naraziłaby, na warzywo by weszła, mogłaby połamać, więc to jest też bardzo ważne, żeby to zabezpieczyć. No i zamiennikiem tego kamienia może być to, że po prostu dajemy tą agrowłókninę białą, czy też folię tunelową no, bardziej i mocujemy ją za pomocą szpilek do ziemi. No a rano doniczkę ściągamy. No i teraz tunel foliowy, szklarnia. Czym to dogrzewać? Z jednej strony sam tunel foliowy, sama szklarnia chronią w sporym stopniu przed niskimi temperaturami. Osłony przed zapowiadanymi przymrozkami, czy też zapowiadanymi niskimi temperaturami powinny być zamknięte. Wszystkie okna i drzwi trzeba szczelnie zamknąć, ale najlepiej zrobić to wcześniej, na przykład około godziny 16, gdy jest jeszcze w miarę ciepło, a nie o 22, gdy jest już zimno. No też w zależności, bo wiecie jak jest upał, no to 16
zamknięciem to jest kiepsko, ale to po prostu trzeba patrzeć na prognozę, na to, jak jesteście właśnie na tej działce, patrzeć, jak jest bardzo ciepło, no to jeszcze nie zamykacie, jak już jest, tak wiecie, no załóżmy te kilkanaście stopni, no to można już zamknąć i wtedy będzie bardzo dobrze. Ale to jest bardzo ważne, żeby przyjść później rano, jak jest w miarę ciepło i to wszystko odkryć, to znaczy no, otworzyć ten tunel, tą szklarnię, bo te bardzo duże ciepło też może być szkodliwe dla warzyw i też takie coś może sprzyjać chorobom grzybowym. W każdym przypadku warto na górę tunelu szklarni rozłożyć na noc dodatkowo agrowłókninę białą. To sprawi, że będzie no, chociaż troszeczkę cieplej. Robię tak od lat i to się sprawdza. No i o dziwo to zamknięcie tunelu i danie na konstrukcję agrowłókniny białej, najlepiej właśnie zimowej lub podwójnie złożonej wiosennej, u mnie się sprawdza i zwykle jest wszystko dobrze. Ale aby zwiększyć prawdopodobieństwo przetrwania rośliny, można wieczorem zapalić kilka świec zniczy. Oczywiście z zachowaniem środków bezpieczeństwa, aby nie spowodować pożaru. Warto podkreślić, że znicze i świece nie sprawią, że rośliny będą miały ciepło pod osłonami, bo też dużo osób właśnie tak myśli, że o, będzie bardzo ciepło. Nie, one zwykle podniosą minimalnie temperaturę, ale jednak na tyle, by warzywa nie padły. Są jednak różne świece, znicze. Dużo osób popełnia też właśnie ten błąd, bo należy wybrać takie, które się palą minimum 10 godzin. Im dłużej, tym lepiej. Optymalnie by było zapewnić ciepło od godziny 20 do przynajmniej 8 rano. Więc część osób zapala sobie, nie wiem, jakąś świeczkę ten i to się pali przez trochę, przez ileś godzin. Później już się nie pali i no wtedy to zimno przychodzi i jest koniec. Do wyboru są też różne grzejniki, nagrzewnice. No ja sobie kupiłem nagrzewnicę BioGreen Palma. Oczywiście nie jest to reklama płatna, ja nie mam współpracy z żadną firmą. No wtedy przeczytałem, że jest dostosowana do ogrzewania szklarniowego. Do tego kupiłem sobie wodoodporne kable. No ważne, żeby wszystko było wodoodporne, no bo trzeba się dostosować właśnie do takich warunków, do tunelowych, szklarniowych warunków. Moja nagrzewnica sobie dała świetnie radę w tamtym roku. Teraz w tym roku również sobie daję bardzo dobrze radę, jednak uczulam, że wszystko należy robić z zachowaniem bezpieczeństwa, ponieważ no, tam mieliśmy ogień, tutaj mamy prąd, co jest równie, a może i bardziej niebezpieczne. Więc nie zalecam do używania żadnych ze sposobów, które opisałem, czyli świec tych nagrzewnic, zawsze wszystko robicie na własną odpowiedzialność. O warzywach już powiedziałem, no to teraz rośliny wieloletnie. Spryskajcie teraz krzaki i drzewa środkiem o nazwie Asahi SL. On jest na warunki stresowe, między innymi na suszę i chłody. Mi to na przykład ten środek uratował borówki. Zrobię Wam odcinek, jak pięknie większość odbiła. No bardzo się cieszę. Będą zbiory. Jestem bardzo zadowolony właśnie z tego. Oczywiście tam też podlewałem wodą i tak dalej. Mówiłem, był o tym filmik. No chyba, że teraz jeszcze borówki coś trafi, ale wydaje mi się, że nie, że będzie wszystko dobrze. Mrozów nie ma, borówki sobie dadzą bez problemu radę. No i tak, nie ma co się bać tego stymulatora wzrostu, ale też bardzo ważne jest podlanie roślin, wszystkich. Sama woda to bardzo dużo znaczy. Przed chłodami, a szczególnie przymrozkami, ta mokra gleba jest właśnie kluczowa. Jeśli macie rośliny, które są nieodporne na przymrozki, na przykład kwiaty balkonowe, to na noc je chowajcie. Wiem, że jest to dużo pracy, ale jest to dla mnie konieczne. No bo nawet jeśli macie kwiaty balkonowe, choćby te pelargonie i one nie padną, to prawdopodobnie oblecą im trochę albo bardzo kwiaty lub stracą one na swojej wytrzymałości. Niestety jeszcze kilkanaście dni należy przenosić. Wiele osób już myślało, że nie będzie przymrozków ani chłodów. No, że już będzie w nocy te ponad 10 stopni, a tu niespodzianka. No i część osób ma już posadzone w gruncie nie tylko warzywa wrażliwe na przymrozki, ale też kwiaty balkonowe. Zasada tutaj jest taka sama, co w przypadku warzyw, co już powiedziałem wcześniej. Też powinno się okryć rośliny wrażliwe na przymrozki. Ważne, żeby agrowłóknina biała czy też folia tunelowa nie stykały się z kwiatami. No i to by było na tyle. Dosyć długi filmik, jeśli chodzi o taki informujący o przymrozkach, ale według mnie bardzo potrzebny. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. No, zapraszam do oceny tego filmiku, do subskrybowania kanału Info Uprawa. Może uda się w maju już, żeby było Was 200 000 subskrybentów. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.